Dzień dobry. Witajcie w poradniku. Na wstępie od razu zaznaczam, że sam się tego samolotu uczę, ale ponieważ nie ma żadnego poradnika na internecie, to może zmotywuję ambitnych, żeby zrobili jeszcze lepszy poradnik niż ten. Nie ma poradnika do Boeinga 747 od Sparky w X-Plane. Ćwiczę tego Sparkiego, trochę czytałem checklisty. No zobaczycie, jak mi pójdzie. Dwa loty próbne zrobiłem, zresztą też oba były na żywo, tylko że na Facebooku, a nie na YouTubie. Teraz postaram się zrobić to troszeczkę, nazwijmy to troszeczkę lepiej, no i z opisem, bo tamte dwa loty to były bez mikrofonu. Parę błędów wykryłem, także powiem wam, jak sobie z nimi poradzić, gdyby takie wam się też zdarzyły, bo jeden błąd może was po prostu zabić. Tak jak mnie próbował zabić dzisiaj w drodze powrotnej do Wrocławia. Także znowu do Warszawy. Wszystkie linki potrzebne znajdziecie do ściągnięcia w opisie filmu. Najważniejszy link to oczywiście Boeing 747 od Sparky. Być może są jakieś poprawki, nie wiem, szukałem, ale widziałem, że żadnych patchy od 2020 żadne poprawki się nie pojawiły. W Zibo wiem, że się pojawiają regularnie, bo je ściągam co jakiś czas. Tutaj żadnych nie ma. Jeśli znajdziecie, to oczywiście podzielcie się w komentarzu tą uwagą. Oprócz Boeinga 747 skorzystajcie z linku z dźwiękowego, ponieważ lepsze dźwięki są z tym dodatkowym, chyba to nie wiem, mod jest, czy jak to tam się nazywa. No i kokpit 3D, który też trzeba koniecznie ściągnąć. No i dodatkowy link, który wrzuciłem, to jest checklista, z której będę dzisiaj korzystał. Zobaczymy, czy się uda uruchomić samolot, czy się uda dolecieć do Warszawy, czy się uda wylądować. Myślę, że tak, bo wczoraj się udało, ale z tym samolotem nie jest tak prosto jak z Zibo. Ma dużo błędów, no i czasem coś się źle kliknie i wszystko się rozwala. Też nie wszystkie guziki są klikalne, także to też jest jakiś taki, powiedzmy, mały problem. Pokażę wam, jak latać, to właściwie wiadomo, tak? Jak ktoś używa Boeinga 740 Spark jako, nie wiem, gry komputerowej, to lata się nim łatwo. Ja wam pokażę, jak w miarę podstawowo wykonać jakiś lot na dłuższej trasie, czyli z wykorzystaniem autopilota, automatycznego wznoszenia, automatycznego zniżania i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy, jak to pójdzie. No sami ocenicie. Tak jak mówię, ja sam się tego samolotu uczę, ale ponieważ nie ma żadnego poradnika, to liczę, że tym poradnikiem zmotywuję zawodowców, żeby zrobili jeszcze lepszy poradnik od tego. Także póki co sam się trochę męczyłem, także żeby inni musieli przechodzić przez tą mękę, którą ja musiałem zaliczyć, żeby tym polecieć, to po to jest ten poradnik właśnie. Także przepraszam, niestety mam kaszel, także zapraszam serdecznie. Dobra, jesteśmy w Boeingu 747, zaczynam od checklisty. Checklista tutaj się zaczyna od Ships, Library and Aircraft. To jest prawdziwa checklista, natomiast my jej nie musimy robić tak jak trzeba, no bo to jest symulator, a nie prawdziwy samolot, więc nie będę teraz sprawdzał, gdzie jest książka serwisowa i czy ma aktualne przeglądy, tylko po prostu przejdziemy do tego. Tak jak mówię, to jest poradnik podstawowy, więc skupiamy się tylko na tym, co jest potrzebne, żeby wykonać w miarę bezpieczny lot. Circuit breakers checked. Zakładam oczywiście, że są sprawdzone, więc ten punkt możemy sobie pominąć. Zaznaczam jeszcze, że lecimy w realnym czasie i w realnej pogodzie, także taka jak pogoda dzisiaj we Wrocławiu, taka jest w X-Plane, no i taka sama jakby jest w rzeczywistości, będzie w Warszawie w trakcie lądowania. Również mamy realny czas w momencie nagrywania filmu i realną pogodę. Kolejny punkt checklisty. Będę przesuwał powoli, także ten poradnik będzie niestety długi. Jeśli ktoś szuka szybkiego, to nie ma takiego chyba. Left and right utility, on jest tutaj umiejscowiony, klikamy, on. Bus ties mają też pójść na on, bus ties są tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, mamy cztery razy on. Battery on, i teraz żeby baterii poszedł na on, dobrze jest podłączyć sobie wcześniej external power unit, to jest tak zwany ground power, także dajemy sobie tutaj. No i teraz battery on, odklawiamy klapkę, on. No i w tym momencie mamy zasilanie w samolocie, także możemy sobie teraz rozświetlić na przykład światło w kabinie. O, tutaj się podświetla, jak to się nazywa, no panel górny. Tutaj możemy kolejną rzecz rozświetlić, kolejną rzecz możemy rozświetlić. Guzików jest sporo, ja ich wszystkich nie znam. Postaram się pokazać tych, których się nauczyłem. To wszystko można sobie proświetlać na maksa. Nie wszystkie guziki jeszcze znam, więc wszystkich wam nie pokażę, ale te, które potrzebne, żeby polecieć, postaram się pokazać. Standby power. Standby power jest dokładnie tutaj i on ma pójść w tym momencie na auto. Hydraulic demand pumps. Mamy zweryfikować tylko, czy są na off. Wszystkie cztery są na off, więc możemy przejść do kolejnego punktu. Alternate flaps gear off. Tutaj jest psikus od Sparkiego. Na dzień dobry, dźwignia podwozie jest do góry. Nie mam pojęcia dlaczego, więc
Dobrze im dać do dołu, żeby wam się po uruchomieniu hydrauliki podwozie nie złożyło, bo to byłoby dosyć przykre w skutkach. Landing gear down, tak jest. Flaps checked, czyli mamy sprawdzić, czy klapy są na zero. Są klapy na zero. APU running, czyli APU bleed available on. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, ale mamy, zakładam, że mam uruchomić APU, więc tu jest ten przycisk do APU. Tylko teraz też się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak mam włączyć APU, skoro pompy są wyłączone? Coś mi tu nie gra w tej checkliście, albo ja ją źle czytam, być może. Także przypomnijmy na razie ten punkt. External generator 1 on. No to jest właśnie to, co przed chwilą kliknąłem. External chyba to jest to. External power 1 i 2 kliknąłem, bo oba są dostępne. Electric system set APU. Wydaje mi się, że to trzeba dać teraz na on. APU bleed. APU bleed jest tutaj. Dajemy go na on. No i wyświetlił się właśnie napis WELF, czyli że zawór jest zakręcony, ale zaraz wam powiem, o co tutaj chodzi, ale to za chwilę, po kolei. Isolation valves open. Teraz chwileczkę, gdzie jest isolation valve? Chyba tutaj. Mam też na open. Packs normal, czyli paczki dajemy na normal. Przynajmniej dajmy pierwszą na normal, bo z tego co pamiętam, dwie pozostałe chyba mają być na off. Spróbujemy w ten sposób zrobić, jak ja to robiłem. Emergency equipment, fire protection, cabin pressure, oxygen, checked, checked, checked. Interrupt switches on. Interrupt switches on. No i właśnie pytanie, co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia, ale damy radę bez tego. IRS na NAV. Także przesuwamy IRS-y na NAV. Align NAV, Align NAV i prawy IRS NAV. W Zivo macie dwa IRS-y, tu macie aż trzy, lewy, środkowy i centralny. FMS set, czyli w tym momencie jest moment, że możecie sobie wypełnić, i zresztą zrobimy to, FMC. Podstawową rzeczą do FMC potrzebujecie zrobić, wejść w init reference, ident, i teraz musicie kliknąć post init i kliknąć GPS i wkleić go tutaj, kliknąć dwa razy lewym przyciskiem, F tutaj, a potem tu, żeby go wkleić. W tym momencie dopiero ustawi się IRS. Teraz możecie wyjść z powrotem w menu. Ground handling to jeszcze później wam pokażę. Tutaj jest opcja dotankowania przed samolotu. On się standardowo ładuje, mając 50 ton paliwa, więc to jest wystarczająca ilość, żeby zrealizować lot do Warszawy. Ja tutaj grzebać nie będę, bo jeszcze tego do końca nie rozgryzłem. FMC Pilot Route, Route Menu. Chwileczkę, źle. Menu. Nie, Init Reference. Position. Reference Airport. Klikamy EPWR, no, albo lotnisko z tego, które będziecie się ustawiać. EPWR. Gate możecie sobie odpuścić. Za dużo klikania, nie szkoda czasu na poradnik na bzdury. Route. No i jeszcze raz musicie niestety napisać. W Zivo było inaczej, bo to już było skopiowane. A tutaj mam EPWR. O, widzicie, delay mi się nacisnęło. EPWR. Ach, teraz z kolei misklik. EPWR. Dobra, mamy EPWR. Flight lecimy jako KLM 303, czyli KLM 303. Destination, czyli EPWA w tym wypadku. Ten speedbrake jest fatalnie tutaj umiejscowiony, przeszkadza. EPWA. I lecimy do Warszawy. I dajemy perf. Tego niestety nie wiem, jak wypełnić. Cost index możemy sobie wpisać na przykład 64. Cruise altitude. Będziemy lecieć na flight level 250, więc macie dwie opcje. Albo wpisać 25 000 stóp, albo wpisać FL250, to jest to samo. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie wybrać, co wam troszeczkę pomoże, to jest w Lexach wejść sobie na... Przepraszam, źle. W Departure Arrival. Departure Arrival, Departure. Będziemy startować z Wrocławia, z pasa. Zaraz wam powiem, jaki mamy wiatr we Wrocławiu. Wiatr we Wrocławiu mamy Starachowice. Wiatr mamy z kierunku 310, o, aż 15 węzłów, to jest dosyć silny. Także będziemy startować z pasa w takim razie 2.9, czyli runway 2.9er. I procedurą na przykład, nie wiem, ulgi 1 kilo możemy sobie polecieć.
No i jest OK w tym momencie. Powiedzmy, że jest OK. Dalej możemy sobie wejść. Mówię, to jest najprostsze programowanie, jakie udało mi się opanować i zrealizować lot. Znowu Departure Arrival. I teraz weźmiemy sobie Warszawę, czyli Arrival. Weźmy sobie. Moment. Airport. EPWA. Odśwież pogodę i mamy w Warszawie też wiatr w kierunku 350, czyli mniej więcej ten sam kierunek, 6 węzłów, więc będziemy lądować na pasie wyposażony w ILS 33. Pas 33, next page i mamy ILS 33. Weźmiemy sobie stara next page, o, nie ma tego co chciałem. Weźmy sobie w takim razie AGA for uniform. Execute, clear, lex, i macie discontinuity, więc za punktem ulgi odlot z Wrocławia dajecie next page, klikacie airleg, cofacie, wklejacie go then i klikacie execute. I teraz jest bardzo mniej więcej trasa zaakceptowana. Wracamy do checklisty, charts, gdzie ja to dałem? 747 checklist. Dobra, wracamy do checklisty. A FMS zrobiliśmy, więc wracamy do checklisty i lecimy znowu po kolei. Hydraulika. Hydraulic systems na on. Hydraulika na on. Moment. Żebym się teraz nie pogubił. Emergency lights mają być na armed. Hydraulika, chwila, tu są hydraulika, tu są, jest to. APU widzę cały czas nie wystartował, spróbujmy teraz, nie wystartuje, bo pompy są niewłączone. Conditioning, speed brakes. Dobra. W takim razie włączymy najpierw pompy, żeby uruchomić APU. Nie postępuję teraz zgodnie z tą checklistą. Pompy. Dobra. I teraz jak już mamy pompy, powinien wskoczyć APU na start. I chyba w międzyczasie coś musiało się złożyć dobrze, bo mamy, że są available, czyli są dostępne, czyli przechodzimy na APU i lecimy dalej. Systemy hydrauliczne on. Emergency lights out. Muszę się odnaleźć. Kurczę, ja z innej checklisty to robiłem niestety, jest psikus, bo myślałem, że one idą tak samo, a tymczasem się okazuje, że są różną się od siebie. Więc ja wam pokażę tak, jak ja robiłem, bo nie chcę się teraz uczyć od nowa. Więc tak, tutaj dajemy na on. Tutaj dajemy też 4 razy na on i pompy dajemy 3 razy na auto i ostatnią dajemy na aux. Tutaj macie też możliwość sprawdzić sobie systemy, na przykład wejść w hydraulikę i zobaczyć teraz, jak to funkcjonuje, tak? A bez auxa nie odpalicie silników. Ten czwarty silnik, czwarta pompa, przepraszam, musi być na auxiliary. No i jedziemy dalej. Emergency lights mają być uzbrojone, ale nie mam pojęcia, gdzie to się tutaj robi. Trimmer. No ja w damper na przykład już miałem wcześniej. Powinien być włączony według tamtej checklisty, którą ja robiłem, więc lecimy dalej. Audio switches normal. Anti-ice system off. Tak, anti-ice system jest off, jest jak najbardziej ok. Window heat on, także podgrzewanie szyb. Jaw dampers on. O, są teraz jaw dampery. 2 razy na on. Voice recorder on, to i ten guzik z tym sparkiem nie działa. Pressurization set. Pressurization set. Nie mam pojęcia, gdzie to się robi. Equip cooling damy na normal. Trim air damy na on. I lecimy dalej. Air conditioning set.
tu damy man, lewy man prawy, ok. Air conditioning, equip cooling normal. No dobra, lecimy dalej. Bleed set. Engine bleeds 4 razy na on. Wing logo lights na on. Wing. Wing i logo on. Fist control panels, nie mam pojęcia co tutaj mam zrobić. Przyznaliśmy zbicia. MCP set. MCP zrobimy później, ale jeśli chcemy, to tak. Flight director ustawmy sobie. Do klap mamy maksymalną prędkość 180 węzłów, więc ustawmy sobie 170 i maksymalnie do prędkości 170, żeby nie urwać klap. Więc też robię to na czuja, ale działa. Standby instruments checked. Speed brakes retracted. Tak jest, speed brakes mamy schowane. Thrust levels idle. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Przepustnica ma być na zero. Ja na zerze mam rewersy, więc troszeczkę muszę dać do góry i będzie ok. Dobra. Ustawiłem sobie Saiteka, którego mam lewą przepustnicę na jedynce pod Zibo, drugą pod Zibo na drugi silnik. Natomiast tutaj ustawiłem sobie na trzeciej przepustnicy trójkę i czwórkę. Da się tak zrobić, na moim kanale znajdziecie instrukcję, jak tego dokonać w X-Plane 11, także polecam poszukać. Jest zdjęcie przepustnicy jako zdjęcie filmu, także łatwo to znaleźć. Jeden z ostatnich chyba 10 filmików. Lecimy dalej. Thrust levers idle już było. Parking brake. Tak, bardzo ważna rzecz. Parking brake po to, żeby samolot teraz chwilę nie odjechał, jak, szczególnie jak wyciągniemy podkładki spod kół. Także parking brake musi być zaciągnięty. No i lecimy dalej. Fuel control switches cut off. Czyli te cztery guziki mamy się upewnić, że są 4 razy na off. Wszystko jest ok. Radio frequency set, tak? No tutaj też bawić się nie będziemy w radio. Radar set. Cabin signs on. Evacuation signal armed. Transponder set. No możemy się ustawić teraz sobie transponder. 4700 polecimy jako 4700. Flight plan. Lecimy jako aircraft identification, to tam nie wiem co wpiszemy, KLM na przykład. Airline. Lecimy jako KLM. Polecimy na defaultowym Zibo, na defaultowym X-Plane, jeśli chodzi o kontrolę. Lecimy samolotem oczywiście Boeing 747, wersja 400 z wingletami. Dobra, numer lotu 30303 i lecimy do EPWA na wysokości 25 tysięcy stóp. Flight plan, request clearance. KLM 303, cleared IFR to Warsaw Chopin, as file, maintain. Flight level 250, squawk 4700. Potwierdzam. IFR to Warsaw Chopin, as file, maintain. Flight level 250, squawk 4700. KLM 303. Source selectors, transponder source selectors set. Nie mam pojęcia, o które źródło i czego chodzi. Mogę zakładać tylko, że chodzi o źródło. Nie będę czarował, bo nie mam pojęcia, o które źródło i czego chodzi. Clock set, CRT selectors normal. Też nie mam pojęcia, który to jest w tym momencie. Dobra, lecimy dalej. PFD checked, ND checked, auto brakes, RTO, czyli rejected takeoff. To jak ktoś z Zibo lata, to wie gdzie to jest. Znaczy wie o co chodzi. Auto brakes, RTO, czyli przerwany start. EU selector auto. Heading per reference switch, czyli kurs zgodny z kursem pasa po starcie, czyli kurs 290. Kurs 290, od razu ustawię sobie, nie transition altitude, tylko od razu ustawię sobie docelową 25 tysięcy do wznoszenia. No i mamy heading reference switch, jest FMS master switch, left ground prox system checked, nie mam pojęcia o co kaman. Before start, brake pressure normal, fuel checked, mamy fuel system set, X-fit closed, czy one mają być zamknięte, X-fit 1 i 4 on, aha, ok, rozumiem, te mają być zamknięte, a X-fit 1, 4 mają być on, no i tak też jest zrobione. Perfect data checked set, V2 set, LNAV, VNAV on, doors closed. Beacon lights 1 and 2 both on. Ok, beacon lights są tutaj. Beacon both set.
pushback request. W takim razie wzywamy pushback. Pushback jak się wzywa tutaj? Pokażę jak ja to robię. Po pierwsze wyciągacie podkładki spod kół. Menu, ground handling, rim of chocks. I w tym momencie podkładki spod kół wyjechały. Mogę wam pokazać jeszcze raz jak je załączyć. Request chocks. I macie z powrotem podkładki pod kołami. Nie odjedziecie z lotniska, znaczy nigdzie się nie ruszycie z tymi podkładkami. Także rim of chocks i w tym momencie plugins, polecam też, nie ma linku, ale wrzucę go po, jak już skończę robić film. Better pushback polecam sobie ściągnąć, robicie sobie pre-plan pushback. Jesteśmy we Wrocławiu, będziemy startować z pasa 2.9, więc wypychać się będziemy w lewo, facing east, enter. I better pushback, start pushback. No i jedzie pushback, zupełnie inny jak w Zibo, taki bym powiedział rzeczywisty do tego, który wypychają Boeing 747. Wbije się trochę w lotnisko, za chwilę skosi słup, ale najważniejsze jest to, że zrobi to, o co go poprosimy, czyli wypchnie nas. Pushback request, all packs, all off. Wszystkie paczki na off. Trzy razy na off. I lecimy kolejną checklistę. Dalszy ciąg znaczy się checklisty. Dobra, engine start, czyli jedna z najważniejszych rzeczy i to jest ten moment, gdzie... samolot mówi sprawdzam. Jeśli teraz sobie poradzicie, to najprawdopodobniej polecicie. Okay. Pushback start. Hatches are closed. Ready to connect. Better pushback, took cabin view. Taki widok wam pokażę. Start jeszcze nie, dlatego jeszcze musimy czekać. Ground connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Parking brake released. Starting pushback and you may start engines. OK, lecimy dalej, checklistę. Engine start, pushback start, hydraulic demand for auxiliary, set. Hydraulic demand 1, 2, 3, auto, set. Fuel tanks on. Fuel tanks on. I think it's on. OK. Engine start switch 4. Doesn't work. Zaraz sprawdzę dlaczego. Standby power auto, tu mamy wszystko ok. Auxiliary są ok. Co tu jeszcze może być? Auto start i teraz czwórka też jest coś źle. Coś jeszcze brakuje. Dobra, pack auto, pack norm, APU. Wydaje mi się, że to miało być na... ma było być włączone i teraz powinno pójść. Auto start. Jest, poszło. Czyli autostart wyłączony, paczka jedna normalna. Leć. Czwórka się kręci, więc jest dobrze. Silnik numer 4. Przechodzimy na engine. 25% i teraz dajemy engines for fuel tank, engine start switch na on. No, Greta nie byłaby zadowolona.
Pozdrawiam serdecznie, mimo wszystko. Dobra. Czwórka wystartowała i teraz musimy to samo powtórzyć dla wszystkich czterech silników. Parking brake set. Silnik trójka. Dla przyspieszenia możecie uruchamiać w sekwencji 1-4 i potem 2-3. Najpierw zewnętrzne silniki, potem wewnętrzne. Trójka. Mamy 25 fuel control. Repeat for engine 1, 2, 3. After start za chwilę. Second engine. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have fun up there. Ok, 25 engine fuel control. I last one. Engine one. Dobra, przekroczyło linię, możemy uruchamiać fuel control run. OK, after start checklist. APU generator off. APU generator off. APU selector off. APU bleed off. Hydraulic demand pump number 4, pompa czwarta, auto. Air conditioning packs as required. Norm. Strobe light on. Before taxi, parking brake release. Taxi lights on. Taxi lights in. Jaśk jest noc, the night, left and turn off right. Also set on position. Timer, stopwatch, start. Możemy sobie kliknąć zegarek. Żebym jeszcze wiedział, gdzie się go klika. W Zibo wiem, ale tutaj nie wiem. Okej. Okay, KLM Twisted Request Taxi to hold short to runway 29er. Także kołujemy do pasa. Jeszcze przy tym możemy wystawić klapy na piątkę. Ale na krótszych pasach możemy dać sobie 10. Slaty wyszły. Klapy. Klapy w trakcie. Ja nie wiem, czy ja na dobrych klapach startuję. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy startuję na piątkach, zwracam się na dziesiątkach. Więc mamy wszystko praktycznie gotowe. Tu jest wszystko w porządku. Sprawdźmy jeszcze hydraulikę. Dopływ, nie, tu mamy niepołączone systemy, więc włączymy, żeby systemy były połączone. Ja wolę w ten sposób lecieć, bo tak leciałem ostatnio. Anti-icy. I ok, teraz możemy rozpocząć kołowanie. Tu dajemy ignition na continue, bardzo ważna rzecz. After cargo hit. I tutaj jest ok. Dobra, możemy kołować.
łatwiej patrzeć w lewo, czy w ogóle samolot ruszył, bo jak się patrzy przed siebie, to prawie nie widać. Dobra, kołujemy do pasa 2.9. No ładnie się prezentuje, naprawdę podoba mi się ten samolot. Ale zresztą prawie każdy Boeing. Podwozie też jest całkiem fajnie wykonane. Zobaczmy, jakie alarmy się świecą. Cabin, altitude, auto i over, outflow, well, front and left, outflow. Ojejku, które to może być teraz? Outflow, well, może te powinny być jednak wyłączone. Nie, to nie te. Też nie to. Teraz na pewno źle. Outflow i cabin alt auto. Cabin altitude auto. A jeżeli bym wiedział, gdzie jest cabin altitude auto. Cabin altitude control norm. Open. Ok, udało się. Trudna bestia. Pada deszcz. Wycieraczki jakby co są tutaj. O, wyglądają strasznie. Dźwięk też wydają. No dobra, niech będzie, że realny, ale nie podoba mi się. Washery z spryskiwaczem można dać na on, ale tak jakby szyby były brudne. Bank chyba ma spryskiwacze. Sky Tower wrocławski. Pozdrawiam serdecznie, symulator loty marzeń. Tak, mają w tamtym miejscu swój piękny symulator Boeinga 737NG. Dobra. Trochę za bardzo szybko jadę, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. Nie, wyłączę te wycieraczki, bo to wygląda po prostu strasznie. Dobra. Tam jest stary terminal wrocławski. I teraz, jak dla Boeinga 747, to jest ciasny zakręt, ale powiem tylko, że Boeing 747 ląduje we Wrocławiu. Także nie jest to jakiś mój wymysł bardzo wielki, że tutaj stąd startuję. Aczkolwiek KLM raczej u nas nigdy nie był. Dobra, spróbujmy pokonać ten zakręt. Chyba jest ok. Zobaczmy. Tak. Ciężka maszyna. Dobra. Taxi. Altimeters set. Zaraz uruchomimy jeszcze. Włączymy sobie prawidłowe ciśnienie. A i nie tutaj. Ciśnienie lokalne mam altimeter 3018. Czyli mamy ciśnienie 1022 hektopaskale we Wrocławiu. Ok. Auto brake set. Ciśnienie 1000. Ile było 1022 hektopaskale? 1022 hektopaskale set. Mini ma do klap, nie mam pojęcia, ile powinienem tutaj ustawić, ale walnijmy sobie 1400. 1400.
flaps set for takeoff. Mamy ustawione flaps 1.0, czyli ten. Flight controls checked. Wszystko działa. Crew briefing complete. Before takeoff, flight directors on. Flight director on. Auto throttle on. My lecimy na manual. Transponder TARA. Tutaj niestety nie da się dać go na TRAA. Nie da się. Transponder TRA i TO clearance obtain. I mamy następną checklistę. Następny checklist after takeoff. To już zrobimy po takeoffie, więc teraz chwila, moment, startujemy. Ok. KLM 303 at hold short to runway 29er. Mamy zgodę na zajęcie pasa. Approaching 29. No X-Rasa to chyba nie ma w Boeingu 747. Jeśli jest, to poprawcie mnie. Ale jest przyjemny, więc niech sobie będzie. No. On runway 29. KLM 303 clear for takeoff runway 29er i full thrust. Wiatr pod kątem 5 stopni z prawej, 13 węzłów. Warunki do startu perfekcyjne. Wróciliśmy troszeczkę prędkość, gear up. No i spróbujmy przejść teraz na autopilota, zobaczymy co się stanie. Autopilot, VNAV, LNAV. Autopilot przejął kontrolę. Flaps up. Gear lever off position. Landing gear up, autopilot engage, LNAV, NH, VNAV, NH, flaps up, external lights off. A, nie dałem landing light. Altimeter standard. Altimeter standard. Altitude crossing to za chwilę. Skrócić czas, to ja sobie pozwolę zrobić directa od razu na Warszawę, bo szkoda czasu mojego i waszego. Direct Airleg
execute. Pokazuje stopień nagrzania hamulców po lądowaniu. Przekonamy się w Warszawie, jeśli oczywiście uda się wylądować, bo to jeszcze nie jest takie pewne. O, widzicie? Dźwignia jest do góry, a podwozie się nie schowało. Wiem, co się stało. Trzeba bardzo uważać, jak się daje podwozie na off, bo wystarczy, że damy troszeczkę za nisko, on je z powrotem wysunie. Dobra, teraz nie wysunął. Direct airlag. Będzie oglądać parsie 3-3, więc heading można sobie od razu ustawić na 330. Trochę za ostro ten zakręt, coś mi się wydaje, że on robi. Szczególnie przy tej prędkości. Jeszcze raz trzeba direct airlag, bo on próbuje wejść na trajektorię poprzedniego. Właśnie ten mały błąd. Na siłę próbuję wrócić na trasę, którą sobie obrał zakrętem, którego nie jest w stanie zrobić. To tak w dużym skrócie, o co tutaj chodzi. Teraz powinno być ok. Cruise speed checked. Seatbelt signs off. O właśnie, pasów nie zapiliśmy. No smoking on i auto. Seatbelts on. Cruise announced. Descent. Registration check record for Skyros approach external lights on. To będziemy za chwilę robić. Jak na razie idzie dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. Wznosimy się do wysokości 25 tysięcy stóp, będziemy lecieć na 25 i jak osiągniemy 25, podejrzewam, że po jakieś 5-10 minutach zaczniemy zniżać do Warszawy. Zniżamy do pasa, do punktu Erlek, dalej przez Foxtrot India 3-3 do pasa 3-3. Lądujemy manualnie, ponieważ nie nauczyłem się jeszcze obsługiwać iOS-a, Vora i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie wiem, czy ten Boeing ma w ogóle ILS. Jakbyście chcieli Vora próbować ćwiczyć, to tutaj mamy NAV i mamy
Navigate Radio i tu można wpisać VOR, ADF, ILS też chyba jest. No i kurs tego, tak? Próbowałem do Wrocławia, no nie zadziałało. Prawie mnie nie rozbiło w ogóle. Jest też taki psikus ze Stab Trimem. Autopilot chce nas zabić. I dobrze mieć gdzieś ten trimmer gdzieś wrzucony w kontrolce. Ja od razu pokażę, gdzie go ustawić w razie czego. Keyboard. Gdzie to było? Essentials, Flight Controls. I tu mamy Trim i Roll Trim Left i Roll Trim Right. Nie, przepraszam, Pitch Trim Down, Pitch Trim Up. To dobrze zrobić, bo bez tego możecie się zabić. Także Pitch Trim Down, Pitch Trim Up tradycyjnie są ustawione na tych nawiasach na klawiaturze, także tym trzeba się ratować w pewnych sytuacjach. No ja taką dzisiaj rano miałem. Cruise Attitude, Flight Level 250, Economy Speed 250, Speed Transition 272 powyżej 10 tysięcy, Speed Reset w dół 180 przy 5 tysiącach, czyli tak to rozumiem, Transition Attitude już 18 tysięcy, Max Angle 24,7. Lądujemy w Warszawie na pasie 33. No tak, często niestety. Mi się podoba. Ładny jest. No, świateł zapomniałem wyłączyć. Światełka. To właściwie też jest niepotrzebne. O, MAV powinien być włączony. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Osiągnęliśmy wysokość przelotową i prędkość 0,835 Macha. Dobra, mamy wysokość przelotową, więc zniżać będziemy do 3000. Na 3000 rozłączę autopilota i dalej radzę sobie sam. 3000. I teraz, mając zaprogramowaną trasę, tak jak ja to zrobiłem, on powinien automatycznie zacząć zniżać w odpowiednim momencie. Zdaje się na autopilota. Jak się uda, to fajnie. Jak nie, to się będę martwił co dalej. Że lecimy póki co. Także dalsza checklista właściwie nie
potrzebne, no bo tak, external lights przed zniżaniem oczywiście zrobimy, airproof briefing minimums, ciśnienie w Warszawie mamy, sprawdzę. Ciśnienie w Warszawie mamy 1017 paskali, więc możemy sobie od razu ustawić. Mamy 1017 set. Minima mamy, no w tej sytuacji 3000, także liczę, że będzie widzialność. To, że jej nie będzie, to będzie ciężko. 3017. To co jest? Nie 3017, tylko 1017. Dobra, set. Autobreak. Do lądowania w Warszawie myślę, że spokojnie nam wystarczy trójka. Autobreak trójka. Quick landing checklist. 10 mila przed pasem podwozie. Speed brakes. Uzbroimy sobie od razu. Speed brake uzbrojony. Flaps full, no to wiadomo. To jest jakby oczywiste. No i checklista po afterlanding zrobimy sobie później. Póki co zobaczmy, gdzie w ogóle jesteśmy. Zbliżamy się do Łodzi. Jesteśmy no, na 1/3 drogi do Warszawy z Wrocławia. Także jeszcze kawałek. No niestety chmury są, więc słabo widać cokolwiek. Trzeba przynajmniej samolot podziwiać. W tej zielonym punkcie wydaje mi się, że rozpoczniemy zniżanie. On nie jest zaznaczony tak jak w ZIBO, TD, top of descent, ale wydaje mi się, że to będzie punkt, w którym zaczniemy zniżać do Warszawy. Czy mam rację, zaraz się przekonam. Przy ostatnim locie nawet nie zwróciłem uwagi, że coś takiego jest, ale widzę, że jest. Pointy można wyłączyć, airports można wyłączyć, tylko zaśmiecają. Radar terenowy, nie wiem w ogóle czy on w ogóle działa. Załóżmy, że działa. W Warszawie, a działa. Takie góry on tam znalazł, to nie wiem, ale... Tatry są trochę dalej. Wyżynę Częstochowską znalazłem, że nie mam pojęcia. Wyżynę Kielecką. Trudno.
się na takich rzeczach. Co znajduje radar w samolocie na wysokości nomen omen 7 km 600 metrów. I chyba nie zaczął zniżać. Nie, jeszcze nie doleciliśmy do tego punktu. Zaraz w nim będziemy. Ale miło wiedzieć, że radar terenowy działa. Szkoda, że Innsbrucka nie wybrałem, bo miałem taki pomysł, że w Innsbrucku on chyba nie wylądował, bo tam jest... Dla Boeinga to jest trochę krótki pas, kurczę. Mogłoby się nie udać. A w Innsbrucku kręcić się 747 między górami, żeby zawrócić i wylądować jeszcze raz próbować, to powiem szczerze, niechętnie. Jakby nie przyziemił idealnie w punkcie touchdown zone, to no, bym się nie odważył hamować dalej, tylko touch and go i go around. Dobra, zaraz powinniśmy zniżać. Najpierw powinno dojść do redukcji prędkości, a potem do zniżania. Zobaczymy, czy tak się stanie. Jest chwila prawdy. Jest 13.34, tak jest, redukcja i zaczynamy zniżać. Dobra, zniżamy do lądowania, jest dobrze, mamy 13.34 czasu Zulu, w punkcie Erlek będziemy 13.44, czyli za 10 minut. No i pięknie, wszystko działa. Jak na razie. W sumie, sorry, że nawet na czat nie zajrzałem. Wow, ile wpisów, szok. O, Miss Approach, bardzo dziękuję za wpisy. Co prawda poziom gimnazjalny widzę, ale fajnie, dzięki za podbijanie. Bardzo miło z Twojej strony. Bardzo miło z Twojej strony. Także pozdrawiam serdecznie. km, prędkość 0,7 Macha, zniżamy do Erlek. W Erlek będziemy już na prostej do lądowania do pasa 3,3, zakręt w lewo o 90 stopni i będziemy lądować w Warszawie. O której godzinie? Ja wiem, podejrzewam, że około 14 czasu Zulu, czyli za jakieś 24 minuty już powinniśmy być w Warszawie na pasie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to się okaże dopiero. Szymonie, wiesz co? Witam cię serdecznie w ogóle, na dzień dobry. Więc to Szymonie, to jest ten, to jest, to jest X-Vision 202. Także to jest preset, chyba mam ustawiony Impressive albo standardowy. Czyli ten uniwersalny. Moment, muszę sprawdzić. Pamiętam na pamięć. Ale polecam darmowego Vivid Sky. On chyba jest za darmo i wiem, że można sobie go władować. Ale musisz poszukać instrukcji, jak to zrobić, jeśli nie masz X-Vision. To jest albo Impressive, albo Classic. Jak się lata na północy, gdzieś w okolicach, nie wiem, Norwegii, to Nordic fajnie wygląda.
jak ktoś ma dobrego kompa, to w ogóle polecam Xenviro. No ja niestety mam za słaby komp na Xenviro, ale oglądałem parę filmów z Xenviro i to jest po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Zniżanie we mgle podczas padającego śniegu, jak śnieg, że tak powiem, sypie się przez te nasze światła do lądowania, to jest po prostu, no, coś pięknego. Także polecam, jak ktoś ma dobry komp, to Xenviro naprawdę warto wydać każde pieniądze na ten dodatek. Ja niestety na Xenviro mam za słabego kompa, a kompa kupię dopiero jak ceny spadną, bo aktualnie przez pana Elona i jego inwestycje w Bitcoina, ceny Bitcoina i komputerów tak poszły do góry, że po prostu jest jakaś masakra. Jestem pewny, że ceny komputerów spadną i nie jest pytanie, czy spadną, tylko pytanie jest kiedy. Czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym, nie mam pojęcia. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, bo przed końcem roku chciałbym nowy komputer już mieć i móc cieszyć się tak w 100% X-Plane'em, a póki co muszę się cieszyć na troszeczkę gorszych ustawieniach, aniżeli bym chciał latać. Ale coś mi się zdaje, że chyba szybciej zrobię licencję na szybowce niż kupię nowego kompa, ale zobaczymy. Żeby tylko zdrowie było. No dobra, zniżamy do Warszawy. Jesteśmy na 4 km 900 m. Właśnie przycięliśmy. Za chwilę przejdziemy w ciśnienie lokalne 1017 hektopaskali. Zniżamy z prędkością 1600 stóp na minutę. Direct airleg. Minima do klap poniżej 280, możemy wyciągnąć jedynki, 265, poniżej 240, dziesiątka, poniżej 230, dwudziestka i tak dalej. Podwozie możemy wysunąć poniżej 270, jeśli dobrze widzę, tak? Poniżej 270, tak jest, można wystawić podwozie. Minęliśmy przed chwilą Łódź, teraz jesteśmy w okolicach Skierniewic. Za chwilę przetniemy drogę, tą S8. To jest S8. Tak, bo będzie tędy i potem będzie z Piotrkowa do Warszawy. Już zaraz przetniemy S8. Jeszcze 80, no. Nic nie zrobiłem, najpierw zwolnił, a teraz przyspiesza. Po 260 widzę jest ustawione. Jak na razie lot przebiega poprawnie. Temperatura na zewnątrz minus 5 stopni Celsjusza. Kilometry 700 metrów. Według ciśnienia standardowego oczywiście. Według lokalnego to się okaże. Warszawa jest na 359 stopach, jeśli dobrze pamiętam. Warszawa 359 stóp, tak jest.
Pogoda w Warszawie, wiatr z 5 węzłów w kierunku 350. Widzialność troszkę ograniczona, pada deszcz lekki. Chmury broken, podstawa 900 stóp, temperatura 5, punkt rosy 4, 10 1017 hektopaskali. Warunki do lądowania całkiem dobre. Zaraz światła damy. O, już powinniśmy mieć światła. Światła do lądowania. To jest ok. Pasy zapięte. Dobra, przed zakrętem. Jeszcze do zakrętu trochę nam zostało. Do Erlek zostało nam dosłownie 5 minut. Idziemy kursem 0,65, 19 nautycznych mil do punktu Erleg. W punkcie Erleg skręcimy na kurs 3,27, aby wyjść już na prostą do lądowania do pasa 3,3, do którego będzie nam łącznie, będziemy mieć około 11 mil. A na 10 pamiętam, że kazali już wysuwać podwozie. Dobrze byłoby, abyśmy jeszcze przed zakrętem mieli przynajmniej klapy na 10. Kilometr 700 metrów do ziemi. Przechodzimy na ciśnienie lokalne 1017 hektopaskali. Przypominam, Warszawa jest na 359 stopach. Jesteśmy 5600, czyli około 5300 do ziemi. Ok, autopilot w tym momencie rozłączam. Jest to, co mówiłem. Dobra, regulacja manualna. Muszę wytrymować samolot, bo jest źle w tym momencie wytrymowany. Zaraz wam powiem, jak się trymuje, tylko muszę go ustabilizować. W pozycji neutralnej powinien samolot lecieć. Ani nie zadzierać nosa, ani nie opuszczać. Także wytrymowałem go. Klapy 5. Redukcja mocy na przepustnicy.
jeszcze troszkę muszę go podtrymować, bo jest źle. Klapy 10. Klapy 20 już nawet, przepraszam. Dobra, klapy na maksa. Zanim wyjdziemy na pomarańczowe. W Erlek powinniśmy być na wysokości 3000. Jesteśmy na wysokości 4400. Podwozie, gear down. Config gear. Za chwilę alarm zniknie, jak tylko wystawimy podwozie. No, muszę teraz podtrymować do tyłu, bo teraz z kolei nos chce przepaść. Okej. Dobra, jest dobrze. Samolot wytrymowany. 3600. Inbound Erlek. Zaraz skręcamy w lewo do punktu Foxtrot India 33. Foxtrot India 33. Ok, no i zakręt. Z zasięgu wzroku. W Warszawie takich budynków to nie ma. Okej, nie będę się kłócił. Za nisko jesteśmy, nawet dużo za nisko, bo widać prawidłowe ustawienie przez kropki od ILS-a. Mamy deszcz. Approaching 3-3. Nie, to wycieraczki to jest żart.
long landing, 7,000 feet remaining. Dzień dobry, witam w Warszawie. A z powtórka z lądowania. Teraz idąc jeszcze przez checklistę, to spróbujemy przebrnąć wszystko, co jeszcze trzeba zrobić po wylądowaniu. Według checklisty. Na początek światła taksi. APU start. Także przyjemny samolot. Co mogę więcej o nim powiedzieć? Co mogę mówić? Sami widzieliście, jak działa. To już indywidualny temat, czy komuś ten samolot się spodoba, czy nie. Natomiast jeśli ktoś potrafi zrobić lepszy poradnik, to bardzo chętnie go obejrzę, ponieważ sam się tego samolotu uczę. To, co powiedziałem na wstępie, to jest poradnik tylko dla początkujących, którzy chcą po prostu zacząć cieszyć się tym samolotem. No, ja jestem bardzo ucieszony tym samolotem. Lot zrealizowałem, udało się wylądować, więc czego chcieć więcej? Szkoda tylko, że wycieraczki i nie ma efektu deszczu na szybach, bo te wycieraczki to strasznie to wygląda. Po prostu strasznie. Światła możemy już pogasić. O, tu się zmieścimy. Tu jest eleganckie miejsce. 73. Nie, 705 jest będzie nasze. Zatrzymamy się koło Air France. Nie, absolutnie nie chcę obrażać, to taki mój głupi suchar Air France. Dobra, mamy to. Parking brake, APU generators available, no i teraz checklista. Checklist after landing. Landing lights off. Już to zrobiłem wcześniej. Off. Strobe lights off. Strobe lights off.
taxi light on. On. Flaps up. Flaps up. Speed brakes down. Speed brakes down. Transponder standby. Transponder standby. Auto brake off. Auto brake off. Flight directors off. Off. APU start. Started. Parking. Taxi light off. Taxi lights off. Timer stopwatch stop. Parking brake set. Electrical system set APU. Electrical system APU set. Fuel control switch cut off. Cabin signs off. Hydraulic demands pump off. IRS off. IRS off. Beacon lights off. Beacon lights off. Anti-ice system off. Anti-ice system off. Window heat off. Window heat off. YAV dampers off. YAV dampers off. Auto air conditioning packs off. Air conditioning packs off. FMS clear. Cleared. Wing logo lights off. Wing logo lights off. Secure check. Evacuation signal off. Emergency lights off. Electrical system off. APU off. I tyle. Powtórka, a ja dziękuję i czekam na lepszy poradnik niż ten, z którego sam chętnie skorzystam. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku. No i co? Do następnego. Cześć.